Cześć. Jestem Brodaty, a przed wami na kanale kolejna gierka, którą jakiś czas temu wychwyciłem na streamie charytatywnym, japaczkowym, jeżeli ktoś kojarzy, gdzie też brałem przez dwie godzinki swój udział. Do jednego gatunku gier mam dość mocny sentyment. To tak zwane gierki shoot 'em up, czyli takie, gdzie gracz najczęściej na planszy dwuwymiarowej kieruje jakimś pojazdem, samolotem, statkiem kosmicznym, czymś, a z góry nadciągają różni przeciwnicy, którzy strzelają do nas całą masą różnych raniących nas obiektów, a naszym zadaniem jest to po prostu wszystko wymijać i ich rozwalać. Były albo w sumie dalej są to gry bardzo zręcznościowe, gdzie łapiąc power-upy ulepszamy swoje coś latające i walczymy z coraz mocniejszymi przeciwnikami, a nawet z bossami. Tutaj najmocniej wspominam gierkę zatytułowaną Banshee na Amigę. Grałem w to z tatą jako mały dzieciak i kto wie, może też ją kiedyś w jakiejś serii klasycznej pokażę na kanale. Na moim indyczym radarze growym pojawiła się gierka nazwana Skyforce Reloaded od studia Infinity Dreams. Premiera na Steamie miała miejsce 30 listopada 2017 roku, a do momentu robienia materiału do 21 grudnia zdobyła 227 ocen, z czego 216 to były oceny pozytywne. Wynik łączny bardzo dobry. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. I gra rozpoczyna się od razu od takiej krótkiej rozgrywki. Dziwnie, bo nie możemy wyjść do menu, zobaczyć sobie, wiecie, klawisze albo ustawić rozdzielczości. Z góry musimy grać po wejściu do gry. Ale uznajmy, że tej pierwszej misji prawie nie da się spaprać, jest to jakby taki wstępniak fabularny. W ten tytuł możecie też zagrać na jednym komputerze z drugim graczem na lokalnej kooperacji, albo też na przykład na padach. Cenę Skyforce Reloaded macie na ekranie. Steam oficjalnie mówi nam zaledwie 37 zł, czyli nawet nie 10 euro, zaś G2 mówi nam, że na razie ofert sprzedaży kluczy dla tej gry tam nie było, kiedy akurat robiłem materiał. Ciekawa grafika, prawda? Większość gierek shoot 'em up albo klasyki, powiedzmy, sprzed 20 lat, no wygląda dość pikselowo, nawet jeżeli się robi tę grę dzisiaj, ale no, ten tytuł troszeczkę stara się być nie taki klasyczny na siłę jak większość. Tutaj Skyforce Reloaded idzie inną drogą graficzną i daje nam naprawdę ładną oprawę warstwową. Gdzieś w tle, wiecie, coś leci, jakaś mgła, jakiś dym, pył, gdzieś pod spodem, jakby pod mapą jeździ jakiś samochodzik, który możemy rozwalić, gdzieś tam jakieś ludziki do nas machają, żebyśmy ich uratowali i tak dalej. O co chodzi z tymi gwiazdkami, czy innymi bajerami, jakie się pojawiają na ekranie? Przeciwnicy przede wszystkim dropią gwiazdki. To jest jakby waluta do rozwijania oraz niektórzy tacy lekko bardziej podświetleni przeciwnicy rzucają nam power-up broni. Bazowa gra nie wygląda mega pod względem rozpierdzielu, takie zwykłe sobie strzelanie, bo o to właśnie chodzi w shoot 'em up, by z czasem dokupić sobie inne bronie, ulepszyć się nasz statek, postać, coś, czołg, czy co tam się poruszamy po ekranie, zwiększyć szybkostrzelność broni, wygląd, animacja, także łapać power-upy, które mają wpływ na mechanikę i gra kompletnie inaczej wygląda na późniejszych planszach, co zobaczycie w dalszych częściach materiału. Nie podoba mi się jednak to, jak oznaczony jest poziom zdrowia w tej grze, jest to takie jakby cyferki procentowe przy naszym samolocie. Jak oberwiemy, to tam się pojawia na przykład 75%, no i czasami w dużym rozpierdzielu ciężko jest to zauważyć, spojrzeć akurat na ten pasek zdrowia cyfrowy. Właśnie powinniśmy mieć jakiś u góry na przykład ekranu pasek zdrowia, coś w tym stylu. Tam mamy oznaczenia tego, jak duży mamy na przykład bonus czy killstreak i tego typu sprawy. No pasek życia powinien być zrobiony inaczej. Kiedy już przejdziemy pierwsze parę plansz w tej grze, zauważymy wyzwania, jakie na nich mamy. Na przykład mamy na planszy zniszczyć większość albo wszystkich przeciwników, ocalić większość ludzików, przy których na chwilę musimy przystanąć, żeby też ich jakby zabrać na pokład, albo mamy na przykład nie oberwać ani razu przez całą mapę. I te challenge są tutaj bardzo ważne, bo by móc w ogóle grać dalej na kolejnych planszach, musimy nabijać właśnie te osiągnięcia. Ale żeby szło nam lepiej, łatwiej, wydajemy gwiazdki na ulepszenia głównej broni, broni pobocznej, która raz na jakiś czas się aktywuje, magnes przyciągający walutkę z daleka, rakietki odpalone czasami strzelając, czy zużywalne i ręcznie aktywowane potężne umiejętności, laser, tarczę ochronną lub mega bombę, która, wiecie, no, wysadza wszystko na ekranie. To jak mocno to rozwiniemy, no od tego zależy, jak wyglądają nasze bronie graficznie, jak strzelają, jakie obrażenia mają i tak dalej. Oczywiście, no, jak mocno zadają obrażenia. Bossowie, to też tutaj jest ważna sprawa i to jest największa zaleta Skyforce Reloaded. Wraz z designem mapek walczymy, strzelamy sobie tam do tych wszystkich potworków, mobków, samolocików, czołgów, działek i tak dalej.
I gdzieś w tle, pod nami przelatuje nagle coś wielkiego, tak parę razy przez całą mapę, aż finalnie to coś wyłania się z jakiegoś pyłu, mgły, walczymy właśnie z tym czymś, co nas mękało takimi krótkimi, sekundowymi wstawkami przez całą mapę. Mechanika walki z bossami jest klasycznie zachowana, na każdego jest jakaś metoda, ale ona wymaga od groma zręczności, taktyki, kombinowania, no i decydowania, co pierwsze rozwalić temu bossowi, które działko stanowi dla nas większe zagrożenie. Ta klasyczność walki z bossami z gatunku shoot 'em up mnie tutaj w tej grze zdobyła. Pytanie, czy mamy inne statki, czy latamy tylko tym jednym? Tak, mamy inne, pancerniki, myśliwce, różniące się leciutko designem i też leciutko statystykami, na przykład pancernik lata wolniej, ale jest w stanie więcej wytrzymać, tego typu sprawy. Problem jest tylko taki, że przez 7 godzin gry i przygody w tym tytule zdobyłem 2 z 9 dostępnych samolotów, plus oczywiście ten pierwszy bazowy, czyli w sumie 3 z 9. No, mało trochę za taką ilość gry, bo zbieramy je z części, które randomowo się po prostu pojawiają na mapie. Przechodzimy mapę, widzimy, że coś tutaj, jakiś element statku pojawia się i możemy go złapać, tak? No jeżeli przejdziemy planszę, to go po prostu zachowamy. Plus, te randomowe rzeczy to też karty. Jeżeli je złapiemy i przejdziemy planszę, to jej efekt tej karty odpala się na najbliższe kilka, może kilkanaście minut i ta karta ląduje do naszej biblioteczki. Za pomocą zużycia gwiazdek jako walutki tej growej zdobywanej, możemy zboostować to, by mieć tych kart więcej albo żeby je znaleźć na kolejnych planszach, no i ich efekty tych kart są naprawdę dość silne. Na przykład dostajemy z góry jakiegoś fajnego power-upa, kiedy odpalamy nową grę i to przez 15 minut trwa. Dalej, jak zaliczamy odpowiednie zadania, jakie są wypisane w menu, to po prostu mamy kolejne profity. Część możemy zrobić tych zadań po prostu grając, na przykład zniszcz, nie wiem, 1000 statków wroga i o tym nawet nie wiemy i dostajemy za to różne bonusy i możemy sobie odblokować za nie na przykład drugich pilotów. Dodajemy sobie drugiego pilota i on na przykład sprawia, że możemy wpuścić jeden raz obrażenia, dalej mając możliwość zaliczenia achievementa, by nie oberwać na mapie ani razu. A inny taki drugi pilot sprawia, że jedna skrzynka randomowa na mapie do rozwalenia, no, zawiera w sobie jakiś mega loot. Po co nam te gwiazdki poza rozwijaniem siły naszego statku, czyli powiedzmy jego działek? Wydajemy je również na ładowanie tych laserów, mega bomb i tej tarczy ochronnej skilli pod klawiszami 1, 2, 3, które możemy użyć w dowolnej chwili na planszy, a także czasem randomowo możemy je złapać z pokonanych przeciwników, czyli nie zawsze musimy je kupować, czasami można liczyć na troszeczkę szczęścia. Przyznam, że parę razy w tej grze Steam Controller, na którym w to grałem na komputerze, latałby po pokoju, gdybym był bardziej wkurzony. Achievementy z cyklu 100% zniszczonych przeciwników na mapie i 0% otrzymanych przy okazji obrażeń, a tu jeden przeciwnik daje radę uciec, plus uszkadzamy się o jego kolegę z jego, powiedzmy, formacji i cały achievement poszedł się kochać. Mimo wszystko, rozgrywka jest przyjemna pod względem stopnia trudności i zręczności. Niestety, to co mi się nie spodobało. Lekko odbiłem się od pomysłu na challenge, jakie trzeba wykonać, by móc odblokować kolejne misje. To dla wielu gier tego gatunku jest klasykiem, że musimy robić wiele misji ponownie, żeby zaliczać na nich challenge achievementy. Tutaj jednak w tej grze odpadłem, kiedy okazało się, że gra z czasem wymusza na nas takie challenge, które po prostu już mega drażnią, a nie dają zabawę. Jest bardzo trudny balans pomiędzy stopniem trudności a irytacją z jego powodu. Tak, by złapać te trudne miejsce, kiedy gra daje frajdę, ale jednak daje nam też lekko po twarzy stopniem trudności. Tutaj oceniam to źle w tej grze, bo ilość achievementów, czy ich różnorodność, ciekawość wypada trochę kiepsko. Zawsze są to praktycznie te same achievementy na każdej kolejnej mapie. To połączone z mapkami, gdzie musimy koszmarnie dużo nagrindować, by przejść dalej, bo w innym wypadku padamy czasami na strzała od bossa. To spowodowało, że po paru godzinach zabawy zacząłem się po prostu zmuszać już do tej gry. Ta produkcja z czasem zmusza nas do zaliczenia praktycznie większości poprzednich plansz na równe 100% achievementów. To źle, to jest złe i to mi się trochę tutaj nie spodobało. W innej grze tego typu mieliśmy wybór, jakie achievementy mniej więcej chcieliśmy robić. Za każdym razem były one troszeczkę inne i było to bardziej przyjemne niż w tej produkcji. Jak żyję, to chyba bardziej
nową grę akurat z tego gatunku shoot 'em up z takim wyśrubowanym grindem jak tutaj, to poważnie nie grałem. To największa wada tej gry w mojej ocenie, irytująca forma grindu. Wraz z tymi achievementami z cyklu rozwal 100% przeciwników na w cholerę trudnej mapie, ktoś wśród deweloperów zapomniał o tak prozaicznie prostej opcji jak restart mapy. Musimy wychodzić specjalnie do menu głównego, przechodzić wszystkie etapy menu od nowa i dopiero odpalać grę ponownie. Nie możemy jej inaczej zrestartować. Zdobywane gwiazdki wydajemy nie tylko na ulepszenia broni statku, ale też na radar, na karty. Jest to forma takiego, nie wiem, jednorękiego bandyty. Na to, ile razy w rundzie użyjemy na przykład tarczy ochronnej, też musimy wydać dodatkowo te gwiazdki. Jeżeli chcemy mieć większe szanse na przeżycie, płacimy gwiazdkami na przykład za odnowienie sobie tych tarcz. Jeżeli chcemy przejść trudniejsze mapy, płacimy to gwiazdkami. I tak gra właśnie niesamowicie mocno kroczy triumfalnym krokiem w stronę wielkiego napisu z tekstem: nieprzyjemny grind, jak ja pierdolę. Jakby tego było mało, zdobywane w trakcie rundy dodatkowe bomby, tarcze, lasery, które po prostu wypadają z przeciwników, nie przechodzą na kolejną grę. Nawet jeżeli ja sobie ręcznie kupiłem laser, bomby i tarcze i ich nie użyłem, to też nie przechodzą na kolejną grę. No cholera ciasna, poczułem się trochę jak w grze, w której by cokolwiek ruszyć dalej, muszę nagrindować pierdyliard tych gwiazdek. Oczywiście je zdobywamy grając, tak, po prostu. Nie ma tutaj mikropłatności, przynajmniej na razie, na szczęście nie ma, ale jednak gra chce nam je odbierać na każdym kroku w niesatysfakcjonujący sposób. Finalnie powiem tak, pod względem grafiki i tego, jak wykonano klasyczny gatunek gry shoot 'em up w nowy sposób, jako nową grę, to jest naprawdę mega. Delikatnie, może zabrakło tutaj fabuły, mamy te dwie postacie, jedną jest dobra blondynka, która z czasem z nami rozmawia, a przeciwnikiem jest czerwonowłosa, wredna baba. Obie pojawiają się w przypadku nowych plansz i nowych starć z bossami, to można by jednak podkręcić lekko do jakiejś formy fabularnej, dodać więcej takich wstawek, więcej takich komentarzy. Jedyną wadą z Skyforce Reloaded jest ten koszmarny grind, gdzie gra uwielbia nam oferować opcje wydania tych gwiazdek różnymi opcjami, na przykład czysto losowymi, jak mówiłem, zależnymi w sumie od szczęścia. No właśnie, na szczęście miałem taką sytuację, że jedną mapę czysto pod gwiazdki opanowałem perfekcyjnie. Robiłem ją z miejsca i zrobiłem chyba ze 20 razy, a potem złapałem jeszcze kartę, która powoduje ogromną ilość dodatkowych gwiazdek, więc no jakoś szybko poszło do przodu. Kończąc, zostawię tej grze lajkacza na Steamie, bo wszystko poza tym grindem jest tutaj na bardzo duży plus i ta gra zasługuje na pozytywa. Na miniaturce kolorek, więc ląduje lekko zielony. Cena też tej gry zachęca do kupna, 37 zł po premierze, a zabawa we dwójkę na kompie lub na podłączonych padach całkiem spoko. Na koniec tradycyjna scenka końcowa, gdzie po prawej stronie znaleźć można inne materiały z tego indyczego kanału. Pierwszy u góry przedstawia najnowszy wrzucony film na kanał, pod nim jakiś inny sugerowany przez YouTube'a. Po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji tego indyczego miejsca, gdzie pokazuję wam właśnie takie niewielkie, nieoczywiste gierki. No i to chyba wszystko. Tyle.